Okej, okay, wiecie jaka jest definicja szaleństwa? Nie? Zobaczymy. Próbujemy skoczyć. W tym momencie mam jakiś rewolucyjny serwer, jak ktoś teraz dołączył. 100 tylko osób, to jest mało. 40 na szardzie. I przed nami rozpościera się widok na dziurę prowadzącą do układu Pyro. Dziura jest zamknięta. Ale jak podlecimy gdzieś na odległość 8 km do wszelkich legend... powinien się włączyć. Mamy zatankowany statek. Dobrze mówię? Tak. Jesteśmy gotowi na podróż. Mamy tylko przy sobie strój, kask. Leci przed nami redok. Podejrzewam, że skoro tak ładnie leci, to podchodzisz któryś raz. Jest bardzo płynny jak na Robertsa na te warunki. Jest 20-30 FPS-ów. Oho. Coś się dzieje. Proszę otwórz. Let me in. O Jezu. Nie chcę nawet przejść, chcę tylko skoczyć. Oho, zaraz. Otwiera się. Jest piękne. No i ludzie przelatują, a nas nie chcą wpuścić. Dlaczego? Czy za mało energii dałem na ten? Nie mam interfejsu. Jest dwie jednostki kwantówki. Traktor bym w sensie, że to jest ten. Panie Robercie, co jest? Ty, coś się pojawia na radarze. Jest! Jest overlay! Ty, sekundę. Med. Jest! Jezu, w końcu. A, mogę iść. W końcu, Boże. Pocą się ręce. Mamy to. Musimy podążać w stronę światła. Jak w parku jurajskim, jak czekałeś na tego tyranozaura. Działa responsywnie sterowanie. O Boże, sorry.
To są słynne wiry Hawkinsa. Jest, widać koniec. Jest. Witamy w Pyro. Nie wiem, czy to z nie zapierdzielą tutaj. Osłony pełna moc od razu, to jest Pyro. Tu będą nas strzelać. No hej. Żyjemy. 200 metrów na sekundę, analiza. Nie ma jeszcze tego, systemów sprawdzania poziomu statku i tak dalej. Tu jest teraz Rust w kosmosie.